Siemanko, witajcie! Z tej strony Wujek Melek, a to jest kolejny odcineczek z tej pięknej gierki, czyli Red Dead Redemption 2, widzowie. Witam was. Witam was i ja, i Artur. Witam was w kolejnym odcinku. Oczywiście na początku każdego filmu proszę o zostawienie łapeczki, subskrypcji, komentarza i wbicia na mojego Discorda. Linka macie w opisie tego filmu, a teraz już nie przeciągam struny, nie przeciągam odcinka. Lecimy. Musimy z tym panem porozmawiać. Nie, nie jestem zajęty. Pogadajmy. Well, I know you think I'm just some effete buffoon. What? A man of words and not of action. Hardly a man at all. Well, I think you're as slippery as an eel in an oil slick, but still a man. Because I think I've found something interesting. Yeah? Have you ever robbed a stagecoach? No, never. I would have even thought. Of course I robbed a goddamn stagecoach. You know I have. And what's the problem with stagecoaches? The armed man attempting to put a bullet in your head? Not quite. The odds. I mean, is it worth the robbing? Sometimes. I know. But, well, if you'd like to come with me, I can introduce you to a new best friend, and he's going to give you all the decent robbable stagecoaches. No to ja już wiem, co będziemy robić. Diligence będziemy kraść. So where do we find this friend of yours? Ale to czy mi się wydaje, czy ty siwiejesz? Dobra, jedźmy. O kurwa, przywiążony. Dobra, nieważne. Jedziemy. Widzowie, na młodziku. Co się kurde stało? Czemu mnie tak zatrzymało? Dobra. Przyjaciół z Marginesu. Z marginesu, okej. Okay. Dobra, chodź, byczku. Ajajajaj, przepraszam pana. Daleko to jest? To jest w mieście, to no, widzowie niedaleko. Tyś miał interesy, no. Takie jak ja. Szemrane interesy. Sprzedawanie bimbru. Oczywiście w grze, widzowie, żeby nie było. Handlowałem bimbrem. Dobra, widzowie, podjeżdżamy do naszego miasteczka. Znaczy naszego, no. Jedziemy do miasteczka. Ulubionego miasteczka. Gdzie na przykład rozkopywaliśmy grób. Z tego, co dobrze kojarzę, to było tutaj miasteczko, to było to miasteczko. Tak, tutaj jest ten kościół. O, makraby. Nie podobała mi się ta misja. Straszna misja. Dobra. No dawaj tego konia szybciutko. Artur oczywiście ubrał też rękawiczki. Ogólnie to się przebrał, ładnie wygląda teraz. Ale pasowałoby się przejechać do jakiegoś fryzjera i jakiegoś z ubraniami. Może coś lepszego kupimy Arturowi. Ale to raczej zrobię poza odcinkiem, widzowie. Czemu wszyscy tak samo ubrani? Co jest grane? Co się patrzysz, kurde? Hello, Alden. Hello, Josiah. How have you been? Dandy. And you, friend? Like I said, times are tough. My missus is a bad woman. Terrible woman. Aha. But how's work, Alden? Terrible. Wages got cut again. They reckon they just invented a new horse's carriage will be the end of us. They've been saying that nonsense since they invented the wheel. The wickedness of bosses. I know. My comrades here and I are greatly discouraged from the adequate fulfillment of our duty. A discouraged man is no man at all, Alden. No man at all. My friend Arthur here has a present for you. Podarunek? Jaki podarunek? Ain't you kind, sir? Call him Arthur. He's one of us, a fellow man of distinction. Okay, well, this is perfect timing. I think you'll like this one, Josiah. It'll be coming south down the river road through Siltwater Strand. Thank you, Alden. Thank you very much. Diligence. Josiah, aleś ty ładny. Ever out Strawberry Way, ask for my colleague there. Feller called Hector. He's also one of the, what did you call us again? Discouraged men.
Alden. That's it. Discouraged men. I like that. Well, goodbye, Alden. Or should I say adieu? Oh, adieu, Josiah. No bywaj, hej, hej. Ile my w ogóle daliśmy pieniędzy? Przejrzyj. No właśnie, co to było do cholery? Przybliż, odłóż, czytaj. Gliżan jedzie na południe wzdłuż rzeki przy... Lalalala, koszt nosi w skrzyni. Odłóż. Dobra, wszystko wiemy. Z buta wjeżdżam. No to prowadź, byczku. No to jedziemy. Halo, halo, jedziemy, jedziemy. Bo się już młodzik nie może doczekać. Prowadź. Może nas nikt nie napadnie wtedy. Ciekawe, ile będzie kasy do zdobycia. Go, go, go! Jesteśmy, widzowie. To jest to miejsce. Okay. This should do. Sure. Here. I'm hoping we won't need those. Better safe than sorry. So what were you thinking? Well, according to this, the loot is located in a strong box, which is in the back. I'll put on a little performance, and you can scurry around, open the strong box, and relieve them of their goodies. Ah, no to wszystko jasne. Without threatening someone to open it for me. This should work. And I can do this. O kurde! Zdowie, a ja miałem jedną skrzynię, której nie mogłem otworzyć. Z tego co dobrze kojarzę. Skrzynia to była. Ale raczej jej nie znajdę teraz. Nie pamiętam, gdzie to było. Chyba, żebym obejrzał jakiś odcinek, któryś tam. Zaczekaj na diligence. Dobra. A gdzie oni jadą? A oni jadą tam, dobra. Dobra, no to czekamy. On tam podjedzie i zagada. Jakąś bajerę będzie tam ciągnął z nimi, a my oczywiście podjedziemy od tyłu. I okradniemy co nieco. Odciążymy, jak on to powiedział, skrzynię. Jeść za dyliżansem, dobra. Aha. Aha, dobra. Nie zbliżam się. Przytrzymajmy. Oho, ho, ho. O, to będzie ten moment. Dobra, i co mam teraz zrobić? No zatrzymaj ten wóz. Zaczekaj, aż pani Damson opuści diligence. No chyba se jaja robisz teraz w tej chwili. Kupę walisz. Jak mam podejść do tego diligence'u? Jak chłop tutaj jest? Ale kurde z nią. Co ty robisz? O! A dobra. Aha, bo mam z pierwszej osoby. Bo się poszedł oddać. Ciekawe, czy nam się uda. Ja pierdzielę, Algeria. Zamykaj to, Arturze. Dobra, uciekamy.
Woźnica. Poczekaj, zaczekaj na odjazd diligence'a. Dobra, czekamy. Ta skrzynia otwarta. No, załatwione, byczku. Ale się ładnie rozegrał. Well done, sir. Well. Ile mamy? You did all the work. Teamwork, my dear boy. Teamwork. Here you go. Thank you. Oh, jolly good. Go see Alden from time to time. See you soon, Arthur. No, trzymaj się. Ciekawe, kiedy będzie następny raz. Ulala, ale mamy pieniędzorów. Dobra, jedziemy do. Gdzie jedziemy? Jedziemy do. O, do miasteczka jedziemy. Dojedziemy do miasteczka. Trzymajcie się, będzie akcja na pewno. Gruba akcja będzie. Misja wykonana. Dobra. Dobra, widzowie, jesteśmy już w miasteczku. Shut up. A witam, o, tego pana to lubię. Pogadamy. Witam, Micha. A co my robimy? We're meeting a couple of the Greys over at the saloon. They spoke to Bill about a job, needing security. After the farce of stealing the horses for them, why are we doing this? Because we need to stay in with them, and they're paying. So what kind of security they want? We're about to find out. Now come on. This seemed legit to you, Bill. Sure. Dutch said we was to keep on dealing with them until we find this gold. Can we trust them? Can we trust anyone? Yeah, let's just... No musicie tak głośno mówić ogólnie, bo nas wszyscy tutaj słyszą. Słyszą. Co za gościu idzie tutaj? Co ci się dzieje? Co tak uciekacie? They don't know we had anything to do with that. Oh, that's so. Yeah, they think it was the Braithwaite's. Listen, I know these great boys a bit now. Witam, dzień dobry. Stuck in the middle of some ancient feud, but instead of playing both sides, we're being used by both of them. They were saying that Catherine Braithwaite. Hey, hold up. This don't feel right. Now it don't feel right. I could have told you. O cholera, jasno. Nie, a ja go tak lubiłem. Nie, widzowie, to tak się nie będziemy bawić. Dead. Dead. O tak, takie lubię akcje. Jak się ten gościu nazywał? Nie dostał. Poczekaj, byczku, poczekaj, przeładuję. I teraz. O tak. Wiedziałem, że coś jest podejrzane tutaj, bo wszyscy tak jakoś uciekali. No szkurwa, umarłem, widzowie. Jak to się mogło stać? Dobra, widzowie. Dobra, rozumiem. Zabili o nie. A ty co? Czapka ci... O kurde, jakie uniki robi, co jest grane? Max Payne. O, fajnie. Dobra, bierzemy wszystko, co stąd... Coś tu dobrego jest? Fajnego? Co to było? A dobra, nieważne. O tak, ale double kill.
Co ty robisz, Arturze? Gdzie ty tu biegniesz, byczku? No, jak on może żyć jeszcze po tej tylu strzałach? Jedź, koniku, uciekaj. Znajdź sobie lepszego. O, uciekają. Dobra. A jest! Jest! Żyje! Ale kupy. Chłopie, bo zaraz zrobimy akcję wejście do twojego oficu. Oficu. No tak. O nie. Oj, będzie szybka akcja, coś mi się widzowie wydaje. Dawać, dawać, dawać. O tak. Jak tam, byczki? Fajnie było? No nie, nasz najlepszy kumpel. A takie dobre akcje miał. Let me see. They set us up once before. They didn't like us. We destroyed their farm. Should I go on? Go easy on him, Morgan. He was out trying to find a lead. Same as you, same as Hosea. All you do is complain when things don't work out. Except when it's your goddamn fault. You don't know what you're talking about. You don't give a damn about nobody but yourself. Oh, you act so high and mighty, but you're no better than the rest of us. I've ridden with you boys close on what, 6 months now? And all you ever done was complain. You can fight, but you can't think. You can't do either. Okay, cowpoke. Bill, take the boy's body. Hurry in proper someplace, quiet. Micah? Best you and I don't speak for a moment. I'm just so frightened by you. Get out of my sight. A obrobimy jeszcze szeryfa? A całe miasto my zlikwidowali. Co wie? Tak to się robi. He was like an annoying little brother to me. What fun we had riding together. Oj, tak było. Kurde, Arturze, no przykro mi. Przykro mi, że straciliśmy takiego dobrego byczka. Krótki spacer w ładnym miejscu? Nie wiem, czy dobrze przeczytałem. W ładnym miasteczku. Co wie, ale tak... Ale ogólnie jest tak. Czemu to się teraz na czerwono świeci? Że tutaj jestem jako... Nieproszony gość? O, paser koni, żyje? Może go dalej pojeździć? Znaczy, widzowie, no wiecie, o co chodzi. Oglądaliście Shota? Na pewno oglądaliście. Bierzemy lasso? Jest tu? Jedziemy, byczku! Jedziemy! Dawaj, dawaj! Jazda, jazda! Tutaj na dół? No chodź! Dawaj go! Gdzie idziesz? Przepraszam, nie chciałem. Jeszcze braciszek został. Nie przejmujcie się, widzowie, oni wrócą. Zawsze wracają. Nie lubię tego pasera. I jego braciszka, tępego. Aha!
Dobra, widzowie, nie będę się z nimi znęcał. Proszę, chłopaki, wstawać. Halo, halo. Wstajemy. Wstajemy. No co tak? A co ty robisz w tej wodzie? Wstajemy, byczku. Nie ma czasu na kąpiel. Dobra, innym razem do niej przyjedziemy, bo wiecie. Oni chyba tam mają przerwę zrobioną. Nie no. Hoppa! Nie mogę tu wskoczyć? Mogę. Pasela, żadnej koni nie ma. O! Mamy oponenta. Ło kurde, to nie tak miało wyglądać. Gdzie? A nie mam tego. Reloading, poczekaj, byczku. Otóż, nie zgiń. Dobra. Ty! Moje konie! A no, tak się nie bawię. Poczekajcie, koniki. Kurde, gonimy. Jazda, jazda, koniku. Trzeba wskoczyć na ten wóz. Trzeba go przejąć. Kurde, żem przejął. Ha, to było na... Z pasera na diligence. Aha, mogę sprzedać ten wóz. O, ciekawe. A gdzie jest paser? Nie wiem, gdzie jest paser. Co tu jest? Paser. O, no to jedziemy tam, widzowie. Widzowie. Ja tutaj już poza odcinkiem sprzedam ten wóz. I widzimy się w kolejnym odcineczku. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, to oczywiście wiecie, co robić. Trzymajcie się. Do zobaczenia, papatki. Hej, jo! Wia, konio! Wia! Aja, 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 aja!